Z tej strony Tula i witam Was w przeglądzie najnowszego dodatku do The Sims 4 Wiejska Sielanka i jest ze mną Asia. Witam serdecznie, jestem, słuchajcie, tyle lat czekania i stwierdziliśmy, no musimy z Gosią, pomimo tego, słuchajcie, że ja już nie nagrywam na YouTube od dawien dawna, Gosia też sporadycznie w sumie ze Tak. streamków tylko wrzuca, prawda? To musiałyśmy po prostu, musiałyśmy, słuchajcie, razem zrobić ten przegląd, bo no lata czekania, nie, były Tak, i trzeba tak. to razem obczaić, I mega trzeba. się cieszymy, że w końcu jest, No, słuchajcie. mega, Naprawdę mega, tyle czekałyśmy, słuchajcie. naprawdę. I oczywiście dziękujemy za klucz od EA. Nie mogłyśmy wcześniej nagrać, słuchajcie. To jest akurat, no, są wakacje. Ja w ogóle też za niedługo wyjeżdżam i było nam się ciężko tutaj zgrać. Dlatego jest to później nagrywane, nie wcześniej, jak już wszyscy mieli. No bo właśnie taki jest ten czas. No i też prawda jest taka, że miałyśmy trochę inny pomysł, nie, Asia? Tak, były, słuchajcie, inne plany na tę serię parę lat wcześniej, prawda? Tak. Jakbyśmy zakładały, że będzie ten dodatek. Miało to być zupełnie tak w postaci challenge'u, tam miałyśmy taki Miał być zupełnie inny pomysł. nastolatki. Miały Nie, być nastolatki. tak. Niemniej jednak, no, ja już nie nagrywam w ogóle, Gosia też nie, jak wspominałam przed momentem i no nie będziemy już brnęły w jakieś challenge'e i tak dalej. Tak. Zrobimy sobie taką fajną, luźną rozgryweczkę, Tak jak jak to zawsze, miałyśmy słuchajcie, zwyczaj. ci, co lubią nasze ględzenie, to na pewno się ucieszą. Też wiele osób pisało, że czekają na naszą właśnie serię. Słuchajcie, to będzie taka mini seria, oczywiście, jak wszystkie nasze poprzednie z dodatków. Taki przegląd, zobaczymy co. Jak słuchajcie, my nic nie widziałyśmy specjalnie z Asią. Nie, Nie znaczy oglądałyśmy. kasa trochę Kasa, linęłyśmy, bo tak. ubierałyśmy Simów, no. To jedynie z kasa. Przepiękne, przepiękne ubrania są, słuchajcie, cudowne stroje. Jak wybierałyśmy Simów? No ubierałyśmy A Simów, zrozumiałam, no co pobierałyśmy i tak słucham. Nie, W ogóle, ubierałyśmy. słuchajcie, to są nasi główni bohaterowie. Może ja wam pokażę, jak się nazywają i może ktoś już załapie, kto to jest, moi drodzy. To jest Nani Summer Time, a to jest Malu Time. Tak. Jeżeli ktoś wie, to piszcie teraz, kto to jest i z jakiej serii. A ty, Asia, opowiedz może. Słuchajcie, daję Asi tutaj, mówię, Asia, ty będziesz gadać, bo ty już nie nagrywasz, wszyscy tęsknią za tobą, więc ty tu będziesz gadać więcej. A mam powiedzieć, teraz mam powiedzieć, kto to jest, tak? Tak. Jak oni już I dlaczego dobrze. oni i w ogóle. To są dzieci od naszych głównych bohaterek z poprzedniej wakacyjnej serii. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to była? Wyspa? Jak Island to Challenge nazywało? chyba, tak? A, Island Challenge, nie? Tak to było, słuchajcie. O Jezu, jakie to było fajne, wspominam to mega, chociaż miałyśmy tam trochę problemów. Niemniej jednak, jak pamiętacie, głównymi bohaterkami była tam Delia, dobrze mówię? Tak. Delia i Mili, tak? Tak, Tak się nazywały tak. dziewczyny. Mili, słuchajcie, miała tam córeczkę na wyspie. I właśnie. Jest to właśnie Nani, a Delia miała chłopczyka. Jest to Malu. Już teraz nie powiem wam z kim, to znaczy pamiętam z kim, jeśli chodzi jak ale jak się wyglądały te nazywali, simy, bo ale to jak byli się od was nazywali już. simowie w ogóle. Tak, to byli właśnie simowie, pamiętam. Troszeczkę Świetna się była zmienili. seria. Tak, no zmieniłyśmy ich, bo no oni się w sumie zmienili, tak, Tak. bo postanowili wyrwać się z tego całego, wiecie, takiego świata dżungli, wysp i tak dalej i przenieść się w taką sielankę wiejską, już bez rodziców. Tak. Są sami, krótko po słuchajcie. ślubie, słuchajcie, są nowożeńcami i stwierdzili, że oni sobie chcą żyć spokojnie właśnie z dala od jakichś wielkich wrażeń i Tak. przenieśli się właśnie, Po rodzice przenieśli się dalej, tu. wiecie, tam po dżunglach, po wyspach. Nie. Przyszły Indiana Jonesa i ta sprawa. A oni tutaj, słuchajcie, mają dosyć i stwierdzili, że po prostu zamieszkają w tym przepięknym, przecudownym świecie, słuchajcie, bo przepiękne jest to miasteczko. Tak. Przepiękne jest to miasteczko. Ja wiem, że tam parę osób narzekało, Gosia, że jest mało parcel. Tak, tak. Ale ja tego nie rozumiem, słuchajcie. To ma być taka fajna, zamknięta społeczność wiejska. Tak. Takie fajne miasteczko właśnie po cholerę ma być nasrane parcel, nie wiem, Dokładnie, robić już to z nie tego będzie wielkie miasto. jak miasta, kurczę, No nie? właśnie, to ma być takie sielskie, anielskie, kuźwa, wiesz, takie Dokładnie. spokojne. I jak dla mnie jest mega, chociaż nie chodziłyśmy w ogóle po tym Nic. miasteczku, tam nie Właśnie nie byłyśmy jeszcze, oglądałyśmy, słuchajcie, żadnych przeglądów, nie? Tyle co tam nic. w zwiastunie, nie? Widziałyśmy Tak, to tam. nic nie grałyśmy specjalnie, ale ty nic nie patrz, ty też nic nie patrz, bo wiecie, No. no bo my
się tu chcemy zachwycać, jak to my. Mam nadzieję, że będziemy się zachwycać wszystkim. W kasie. Ach, jak fajne. A, Jezu. Co tu ubrać? No, w kasie i słuchajcie, też domek. Domek w ogóle jest pobrany. Będziecie mieć link w opisie do Speedbuilda i tam wszystko będzie. Mhm. Tak. Troszeczkę zmienione delikatnie przez nas. Tak, miałyśmy inny domek. Przepiękny domek, no. Ale nie wrzucili jeszcze. Kuźwa. No, nie porzucały dziewczyny. Całe plany poszły się. Kurde. Tak, a był taki piękny domeczek, słuchajcie, no. I w ogóle, ale dobra. Tak, i w tym domku, jak tutaj troszeczkę zmieniało się, bo trochę kolory po prostu zmieniało się, bo to już mówiliśmy, o, jaki czajniczek, o, jakie czajnik, to, jakie tamto. Mówię, dobra, bo kurde, wiecie. Ej, a pokaż to, widzieliście, słuchajcie, ten komputer a la maszyna do pisania. Tak, ja mówię, co to jest, zobaczcie, jakie to są pista. Miałam takie ładasze z modów. Tak, ja też mam takie coś. Ej, trzeba było dać zaranie, wróg komputer, nieważne. Tak, tak, bo nie było. To już mamy, słuchajcie, przygotowane dla kotka, bo oczywiście będzie kotek, będzie piesek. Tak, będzie jak kot, będzie piór. Tak, będzie dokładnie. I tutaj jeszcze góra, już tak nie będziemy super wam pokazywać, po prostu tutaj jest sypialnia, na dole jest kuchnia, salon, łazienka i to właściwie wszystko. Oni są na razie we dwoje, więc myślę, że więcej im tutaj niepotrzebne. W ogóle te stawy są teraz takie piękne. No, ale to z aktualizacji, nie? Tak, te stawy z aktualizacji. Ej, właśnie poklikaj na tę kłodę. Ej, tu się można bawić w wodzie. I tu zezwól, aby żółwie wygrzewały się na kłodzie. To jest fajne, to mi się podoba. I dawaj na lilię jeszcze i żeby żaby skakały. O, daj na wszystkie nie kłodzie. Ej, ja tego nie widziałam, miałaś nie patrzeć. Nie, w aktualizacji. A, w tym, no ja miałam obejrzeć. No, nieważne. Na krzaczor jeszcze kliknij. Tak, który i zaznacz, żeby świetliki nam łaziły tu, aby, znaczy łaziły. Na krzaczek ten tutaj, co jest w wodzie. Ej, nie da się? Któreś były takie, że można było zaznaczyć, żeby albo komary nad nimi latały, albo ten. Mm, ej, nie da się na... A to nie te są chyba. Możliwe, że to nie te są. Ale w każdym razie super, że teraz można, słuchajcie, zrobić taki stawik, nie trzeba takich kwadratów, kuźwa, i obstawiać kamieniami i wszystkim. I tak jak mówię, my nic nie wiemy, bo nie grałyśmy totalnie w ogóle, więc nie mamy pojęcia. Będziemy się pewnie zachwycać, piszczeć, więc no wiecie, jak to my. I to nie dlatego, słuchajcie, że nam zapłacili, od razu wam mówię, bo wiele razy, tak, że jak my się czymś zachwycamy, to znaczy, że nam zapłacili. Nikt nam za nic nie zapłacił. I po prostu czekałyśmy bardzo długo na wieś, jak wiecie, obie z Asią kochamy wieś i zawsze jak wieśniary gramy sobie, jako wieśniary no, może, o! No dami, kurwa, a teraz już nie trzeba. Tak, więc no myślę, że będzie pięknie, ja już wiem. Znaczy wiem, tak myślę, że to chyba będzie najlepszy dodatek, nie? Tak, kuźwa, już jest najlepszy, już te ciuchy były takie normalne. Tak, ciuchy, meble już są piękne w ogóle. Dobra, słuchajcie, myślę, że zaczniemy. Asia, od czego zaczynamy? Ja myślę, że chyba od kury i od krowy. Tak, dajesz w te krowy. Wiesz co, weźmiemy sobie może najpierw krowy, bo chyba nie da się i tego, nie? Pokaż. Chyba się nie da. O co ta krowa zawoła? Ej, a tu jest chyba już krowa. A jak damy działania? Uwaga, my teraz wszystko, słuchajcie, obczajamy. Ja wiem, że wy już graliście. To chyba już tutaj musiała być krowa. Wymienina. Co? O nie. Ej, można mięso... What the fuck? A ktoś się pytał, jak chciałyśmy świnie. A co z tych świń będzie? Przecież nie mięso. No i... Nie trufle. Łacia, no... Zawołaj. A czemu nie ma, chyba... nie ma lamy? Ej, a może trzeba inny kupić obory na lamy? Może to trzeba w trybie budowania? To bo, nie tak, wiesz co, Asia, to chyba jest tak, że po prostu w jednej oborze jedno zwierzę. Jak tu już jest krowa, no to chyba się nie da już, nie? Nie da się. Dobra, dajesz kurczaki. Kup kurczaki. O, kurczaków nie ma, to kupujemy. Co kupujemy? No kupujemy białe kurki i z koguta tego kolorowego chcę. Białą kurę, brązową jedną tak, kurę. Jedną taką, mówisz tak, czarną kurę. Musi być poprawnie politycznie, dajesz. I, i taki ten kolorowy, brązowy ten? Kogut. On taki kolorowy ma ogon fajny. A kurczaki? Ale jeden kogut. Weź trzy. Jednego. A czemu ten mały kogut? Aha, bo to jest kogucik. No. Ej, to nie to, weź może kurki, bo jak dorośnie... Ej, one dorastają w ogóle tu, te kurczaczki. Nie wiem, Asia. Wezmę tak na razie, zobaczymy. Nie. Jak coś, to dokupimy jeszcze. Właśnie, słuchajcie, bo jest nowa aspiracja. My też nie patrzyłyśmy, kurde. No. Co tu w ogóle jest? Tu już nam się coś zatrybiło, pa. Kup jedną krowę, kurczaka lub lamę na swoją parcelę domową. 5 razy wykona interakcję towarzyską z lisem, królikiem lub ptakiem.
Ej, a my mamy tutaj tą cechę, tak, że właśnie, jeszcze zaraz ten, wejdziemy. Kupię nam grządkę na swoją parcelę domową, to już mamy. I odwiedzić okolice tutaj, to musimy też odwiedzić oczywiście. No, musimy. Właśnie, bo to miasto jeszcze nie wiem, jak wyjdziemy, to zobaczymy, pokażemy wam, jak się nazywa, ale wy już... I właśnie ten tatnik jest teraz zmieniony. Fajnie, nie? Bo fajnie to wygląda. Przecieski przysmak. Dowolny owoc. Ja, tu są przepisy. Fajne to jest, ale to też w aktualizacji, nie? Ten notatnik. Mega. Są przepisy właśnie. I teraz czekaj. O, coś wychodzi, Asia. Kogut idzie. Kogut idzie. Idzie Zenon. O. Co my tu mamy? O. Wygoń kur... Rozrzuć karmę. Jej, weź go rozrzucaj. Idą poczekaj. Wygoń kurczaki, ja zawołaj kurczaki. Zbierz w kurniku snujące się kurczaki. No te co ładnie. Ej, patrzcie, on się snuje. Ej, idą, on... idą. Ej, idą! One tak po... Ojej, bo one odstępują, one odstęp zachowują odpowiedni gościa, 1,5 do 2 metrów. O, a tu idzie krówka, czekaj, ty moja droga, chodź do krówki. Poproś krowę o radę. O, Moira, spadaj. Tyś jest tam z Windenburga. Ona jest z Batu. Ej, pan już rzucił tą karmę, idą kurczaczki jeść. Bo patrzę, to o, miłości zwierząt, właśnie, bo jeszcze cechy są nowe. Czekajcie, bo to jest tyle nowych nowości. No. Miłośniczka zwierząt, nie? Oboje mają. Tak, oboje mają. To jest nowa cecha. Jest jedna cecha, nie? Tak, jedna cecha i jedna aspiracja chyba. Tak? A nie, jest jeszcze jedna z tą laktozą. A jest, rzeczywiście, ale my nie chcemy tego dodawać naszym simom, bo my chcemy właśnie mleczko od krówki. Tak, ser i tak dalej. I tutaj oczywiście jeszcze nam doszło, słuchajcie, to... wyzwania parceli. I to jest mega ciekawe, słuchajcie. Tutaj mamy, że na tej parceli do przygotowania przepisów wymagane są składniki. Składniki sprawiają, że jedzenie jest smaczniejsze. I tutaj mamy, że dzikie lisy, słuchajcie, się będą pojawiać. Yeah. Jestem mega ciekawa. Ale to mi się tak podoba właśnie z tą, słuchajcie, że będą lepszej po prostu jakości te potrawy. Ciekawe, czy jeszcze jakieś inne będą miały wpływ na naszych simów. Pamiętacie w dwójeczce, w trójce zresztą też, ale w dwójce te potrawy tak błyszczały, one tak sparklowały, nie? Jak miałaś tak. Te właśnie bakłażany, jakieś tam truskaweczki i tak dalej. I słodka! Masz na jej minę w ogóle! O tak, drabnie wyżej! Jaka czaterska! Ale są te kolorowe jeszcze krowy, ale to mi się tak średnio akurat, te kolorowe jakieś tam krowy. Nie, a ale... to też mi się nie bardzo podoba. Albo jakieś swetry na krowy. No? Aż bryknęła, słuchaj. Daj przysmak. A, my nie mamy przysmaku. O, nie mamy nic. Interakcja społeczna? Poproś, zaraz zobaczę. Nakarm, zobaczymy. Wszystko po kolei, słuchaj, biorę. Ej, zobaczcie te sukienki. Przyduj z miłości! Ej, ona nie chce. O, bo może znajdzona. Ej, zobaczcie tę sukienkę, zobaczcie, jak ona pięknie jest ubrana w ogóle, nie? Tak. Piękna po prostu. Tak, mieli wcześniej kolorowe włosy. Oj, a, bo musimy z nią zaprzyjaźnić. A, chyba tak. Nie da się przydusić. Pogłaszcz. Zapytaj, ej, przepraszam, zapytaj o rzeźnię? Numer... Jezu, to... pokaż, jak umiesz tańczyć. Ej, no dajesz. O, głaszczę. O! Cześć, no musimy się skupić na jednym, no bo to się tak nie da. Słuchajcie, za dużo nowych nowości tak, tutaj. Tak, za dużo jest. A kupy robi? Będziemy sprzątać. Chyba tak, mamy jakieś placki. Ej, może ten, ogniska z takich placków kuja. Albo ten. O, jest posprzątaj. Nawóz. O, tańczy, zobaczcie. Dałyśmy cechy każdemu właśnie z Simo. Ej, króliczek dziki! Gdzie króliczek? O Jezus, jest króliczek! Królik! OMG! To zostaw ją z tą krową, no. Tak, zawołaj. Plotkuj o kwiatowym króliczku, wręcz. Ej, słuchaj, jaką masakra. Słuchajcie, nic nie wiemy, więc my będziemy tutaj się wszystkim w ogóle, no, wiecie. Wszyscy będą się ścigać, bo już grają, wiesz, parę dni nie grali i teraz... No trudno, słuchajcie, trudno. Czyż dwie ciotki, plotki, kuśwa i... Wręcz. Króliczek! Odkryj preferencje dotyczące prezentów. A, ale to już było chyba z tymi prezentami, to chyba nie jest nic. Od takich tych? A to ja nie wiem, ci powiem. Ta dupa tam. Przestraż, dogryzaj, pogłosz entuzjazm, zapytaj o Bramblewood. Ej, to nie jest to miejsce, ten park taki tam? Może. Tam nie byliśmy w ogóle, tylko tyle co widziałeś. Ale słuchajcie, nic nam nie piszcie jakby co. No, no. Bo my tutaj chcemy ten... wyduj! Ej, no, w ogóle wiesz co? Czas wylać 7 poty. A nie, to jest... Nie, teraz! Składaj, listy! Dawaj, dojmy! Dojmy,
stołecek. Czekaj, muszę jej zrobić fotkę, nie? Czekaj, pierwsze dojenie będzie. Ta noga w ogóle przez takie... Nie. No to jest niestety. Tak jej, dobrze. Tak, tu o... Jest gitara. No to dupy, no patrzcie na to. Podoba mi się tu. Czekaj, o, dobra. Może być. Dobra, dojdź moja droga, dojdź. W ogóle widzieliście te autka tam z tyłu? My już Gosia już tutaj, już rozkminiałyśmy, będą auta. Ja mówię, kurde, to chyba sugeruje, że będą auta, nie? W końcu kiedyś. A wy co, kruszaczki? Zasiej ziarno wiedzy. Wymyśl dowcip z jajem. Okej. A z kurczaczkami? Coś można? Ej, ale czekaj, weź no na niego najedź, tak? Tylko nie klikaj, tylko najedź, bo coś tu mi minęło. Pogłaszcz entuzjazmem. Wiek, młoda dorosła, średni. Ej, patrzcie, wszystkie te... 6 rano. Zaspokojony. Butelka mleka, na nie odkrywa nowe informacje. O, jest w tym notatniku. Jak osiągnąć? Standardowe krowie mleko służy do smaczny napój oraz idealny składnik przepisów mlecznych. Boże, właśnie, Asia, my musimy to gotowanie wspólne zobaczyć, bo ja to Ej, zwierzętami się zajęłyśmy się. Jej można jakieś siano rzucić jeszcze czy coś? Żeby miała, czy ją tak się karmi ręcznie? No, a jak klikniesz nie na krowę, tylko na to? Ej, staraj się. Barbara, dawaj im w stodole. Na dobry początek, ale nie, na razie ten, spokojnie, będzie bubu jak najbardziej. Ja mówię, że Barbara. W ogóle tutaj jest to drzewko, to też coś jest w ogóle. Musimy to później obczaić. I tu jest ten króliczek, tak, o tu. Tak, jest króliczek. Słuchajcie, krzaczki są jeszcze takie brązowe, bo my sobie zaczęłyśmy od wiosny. Tak, tak, wiecie, tak. Chcemy tak wieść, że tak wiosna i takie szmeges, potem będzie lato. Znaczy, kurde, daleko łażą te kury w ogóle. No dlatego chyba jest ta interakcja, że masz się ten... Zagonić, że masz, tam przywołać, czy coś. Nie. Ej, ale podoba mnie się to. No mega jest. Bo one chodzą po całej parceli, te kurczaczki. Super. Bo w trójce to tylko tam, wiesz, one nie... tego tam się tak tego kurnika trzymały. No, a tu i ten króliczek tu łazi. Jeszcze a lisy, krowa? Czekam na lisa. Ej, krowa jest tu w zagrodzie chyba. Ale ona, a ta zagroda to nie jest tak z tym płotkiem, bo ten płotek jest osobno, nie? Chyba ciekawe, tak. Czy jakby nie miała zagrody, czy by se łaziła gdzieś tam, wiesz? Takich zrobię. O. I ona, jak ona creepy wygląda! Jakby wychodziła tak z tego obrazu. Chcę grać. Chociaż powiem wam, że Barbara na sianku w trójce jest super, bo jest w tej kupie siana, no nie? No. A tu też siano leci. No leci. Krowa nic nie widzi. Nie widzi. Myślę, że ona by łaziła. Właśnie się tak zastanawiam, nie mam pojęcia, bo zobaczymy. Spróbuj. No. Co mówisz, rozwal. I ciekawe, czy by łaziła, czy ona jest tak przypisana, tam jakiś jest ten. Jak nic do usunięcia? Może tak o. I zobaczymy. No dobra. Kurczaki na pewno jej będą wchodzić. A ciekawe, czy ona będzie łazić. Ciekawe. Ej, ten króliczek tu jest za. Króliczek jest właśnie. Wow, jaki ten! Jaki czosnok! Ej, fajnie to wygląda! Bardzo fajnie. Mówię, my nic nie widziałyśmy, miejcie to cały czas na uwadze. O warzywach. Ej, leci kurczok! I co wy tu? Ej, co on? What the fuck? Co ty robisz? Nakarm? Zagoń do kurnika, daj przysmak. Zasiej ziarno wiedzy. Sypnął. A tych króliczków nie da się chyba karmić, nie? Wręcz. A prezentów jeszcze nie mamy żadnego. Chyba, że się trzeba z nim przyjaźnić. Skup widok kamery na domu. Ale bo to ja nie wiem, czy to nie jest Asia z tego, z testinga, bo myśmy to wpisywały. Zapytaj mi na czas. Pokaż, jak umiesz tańczyć. O, masz entuzjazmem. No zobaczymy, czy się da. No. Jeszcze te ptasiury musimy zobaczyć. Da się macnąć? Jaki smodziak, Jezu! Nie mogę zobaczyć to! O, jaki piękny! Jaki fajny! O Jezu! Nie mogę, ale fajny! Ogonek! O Jezu! Czekaj, on coś tak... Słyszałaś te dźwięki? Tak, takie no.
Tu jeszcze jest coś. Wypytaj na straszniejsze robaki. Ej, a może kurde, Asia, kupimy jakieś roślinki? Co ty na to? Ej, no właśnie, tu niech on Ej, się coś zanim. Jest. Ej, tu coś rośnie. Dynie. Dynia. To może daj go, żeby zasiał jeszcze też coś. Tylko Ej, ale żeby tu mamy... też coś rośnie. Ej, ej, ej. A, bo to coś było. No to wywal to. Ej, teraz możesz wykopywać te... Właśnie. Wykopuj mi to. Korzeniami. Nie chcę to tego, bo ja chcę takie te duże, nie? No, ale dynie zostaw. To powykopuj, a tu zrobimy im ten. Tak. Ej, w ogóle Asia, jeszcze doszło przecież, że coś tam można zamawiać. Czekaj, ja bym to chciała zobaczyć. Czarcie. No, tak. To ci przywiedzie kurier. W czym to będzie? Dowóz. O. I jest tak, dowóz jedzenia w MIG, dostawa produktów spożywczych. O. Weźmy, zobaczymy co można. Ananas, banan, biały mięso, mięso folii? Folii, kuźwa? Ej, weźmy, nie zobaczymy. Wiem. Butelka mleka. Ale nie, butelki mleka nie, my mamy swoje. Tu tam sklepowe. Ale wiesz co, bo chciałam tylko wziąć po to, żeby zobaczyć, czy coś można później ugotować. Weź cukier. Chleb mleczny, to co zrobimy? No zrobimy. Czekogoda? Nie wiem. Czerwone mięso, co? Jajko. Wezmę tak po prostu po jednym, żeby tylko zobaczyć, czy da się coś z tego zrobić. Maliny? Maliny? Ej, malina? Najlepiej smakuje jesienią. Ej, bo tu nie ma jakichś grzybów, na grzyby się nie chodzi, na maliny, na jakieś... Chyba się chodzi. Ej, niebieskie jajko? Co to jest w ogóle? Rybki? Pieczenie, pomidor. Ej, wiem, że takimi zwykłymi rybami to się zarybia właśnie. Patrz, mleko roślinne jest. O, ser. O, będziemy wyrabiać. Weźmy po jednym, tylko zobaczę, czy da się coś ugotować. A będziemy robić, to oczywiście, że będziemy robić, bo tylko chcę zobaczyć, czy wiesz. Czy coś się da ugotować. W ogóle chcę zobaczyć, jak razem gotują, bo jeszcze nie widziałam nigdzie, słuchajcie. No, ponad dzieciakami też można, nie? Chyba tak. Ej, chyba nie łazi ta krowa. No właśnie, nie wiem, czy jakbyśmy tu jej nie... Dobra, smolić to. Leci ten króliczek do nas. Królik, arbuza by chciał. Co chciał? Arbuza by chciał. Myślisz? O, skarż, bo bycie szkodnikiem. Nie. Pokaż go jeszcze. Ten zasnął tam chyba. O, a ten tu wykopuje. A, ten tu wywala, tylko że widzisz, czy to robi. Czy mamy kosz? Burdel robi. Nie mamy chyba kosza. No, nie mamy kosza takiego na zewnątrz. Dobra, oczywiście jak zwykle moja mamusia. Tu ten kosz kup, Kosia, bo on będzie to nie przykładał. Nie mamy kosza, słuchajcie. No. I weź mu to poprzeciągaj, bo się synek się zagubił tu już. Już za dużo było. Czekaj, a zróbmy ten. Olbrzymich roślin. Tak. Użytkowych. Grzybnia. Grzybnia, nasiona arbuza, bo mamy wiosna. Dynia, sałata. Co bierzemy? Bakłażana może? Ej, ile ale mamy? Co nam wiosnę będzie rosło? Poczekaj. A to ja nie wiem. No właśnie, bo ma być ten, tam w kalendarzu ma być kurde później, no, te warzywka będą, nie? Słuchaj, kupmy po jednym wszystkiego i zobaczymy. Dobra, a to nie jest tak, że jeden na jedną taką... Tak, ale no bo zobaczymy, wiesz, co można... Pa. Co on robi? Ej, ten królik jak zapierdziela, ty. Pago. No. Kot. Czekaj, jeszcze tu. W ogóle te rowerki są takie piękne, słuchajcie. Z uszkami, śliczne są. No. Ustaw jako ulubiony i tobie też damy. Niech każdy ma sobie swój. O. Ej, a zobaczmy ten pikniczek. Ej, przyjechał ten gościu? O, jest. Jest ten gościu. Ty, on ma taki fartuszek fajny. Przyjmij dostawę. Widziałaś? On ma ten fartuszek taki fajny. On tutaj jakiś z lokalnego tego sklepu. Dostawca produktów spożywczych. Super. Okej. Ej, bo ja chyba te ściany mam. O. Ej, trzeba te krzaczory tu Gosia usunąć na tym. No, chyba będzie trzeba, słuchajcie, bo tam. Nie, to jest, bo to się nie chowa. O, siku! Odebrałeś to? Ej, fajnie w tych papierowych torbach. Fajnie. Rozpakuj. Tak w dwójeczce ten koszyczek, nie? Co No, dobra, albo zostaw, albo dobra, już weź, bo chciałam go dać, żeby poszedł się wysikać. I co on już zrobił? Czekaj, idziku. Co oni robią, Masia? Ale dyskusja. A to sobie usiądź i słucha. I dobra, poczekaj, moja droga, bo ja idę, siku. A czy ty masz to w tym?
Legenzo Smush. A, to są te rośliny? Nie, to co? On już to po prostu tak na odległość zrozumiał. Nie, to czekaj. No właśnie, ej, to nie dał tego do lodówki? Bo w dwójce to normalnie podchodził do lodówki, otwierał, wkładał, nie? Hmm. A w czwóreczce uproszczone wszystko, nie? Ale właśnie nie wiem, bo ci powiem, że... Albo coś się zbadżyło, mówisz? No bo jakby... Zamów dowóz, nawet tak możesz zrobić. Spróbujmy jeszcze raz, słuchaj. Bo ja no nie wiem, bo tu jakby coś... No, o byle co, po prostu weź po jednej rzeczy i... Ten... Mąkę możemy wziąć więcej, bo chyba mąki to... Czy my sobie cukier możemy... wzięłaś jak coś. A, cukier, no i ej, mąkę. Czerwone mięso w folii. Tam no, było. Jedno jajko wezmę, bo nasze chyba rano dopiero zrobią. Zrobią jajko. Mąkę mały wezmę. Bo ja nie wiem, chyba że to faktycznie on to już dał? No zobaczymy teraz, jak dobra, to będzie no zobaczymy. Ta się siedzi, to on niech idzie ten. Teraz, to aha, słuchaj, weźmiemy ją. Tutaj. Niech haftuje. No, na podstawie wzoru. Na razie chyba ma tylko... Weźmy średnią może na... Dobra. Je. Tęcza, kształty, ludziki. Daj ludziki. Dobra. Zobaczymy, jak to wygląda, bo teraz to jest ten krzyżykowy, to jest inny jakiś taki... Mm-hmm. Ciekawe, czy to wygląda jak na drutach. Zaraz zobaczymy. A on niech tutaj jedzie z tym kurde koksem, bo tutaj siedzi... Musimy hodować. My wyhodować. A jeszcze jakieś możemy nawozy ten... Nie ma naprawdę, jak najedziesz, nie pokazuje, czekaj, kiedy to się kurde... Właśnie. Czy tu będzie może? Ej, nie ma. Ja jest, czekaj. Daj wszędzie... tu letnie coś tam było. Nie oceniam źródłem żywienia w gorące letnie dni, ale to nie wiem, czy to będzie lato, czy latem. Kurde, no Gosia, nie wiem. Gosia chce bakłażana, proszę Gosia. Tak, bakłażana damy. Dynie, no bo ten arbuz może faktycznie dynia, być latem. Dynia tam już jest, kurde. Ale to nie jest duża. A, dobra. Grzybnia. Wszystko bierzemy. To tylko arbuzę na razie zostawię, bo on dobra, chyba faktycznie będzie latem. Może latem. Ej, ale tutaj było jeszcze coś takiego, zobacz, kup nawozy. No to dawaj. Ale to chyba byśmy musiały... Wspomagający koniec mordęgi. Nie wiem, co to jest, kupię. Zobaczymy. Kup. Ale wiesz co, nie kupuj na wszystkie, bo jedno nie się podnie tak normalnie. Zobaczymy, jak będzie z nawozem. No a jak czy będzie... oni to będą mogli już... Czekaj, bo chciałam jeszcze to haftowanie zobaczyć. Pokaż. O, jaki fajny! Średnie... jakie to jest ej, fajne. Czaterskie, zobaczcie. Ej, takie w ogóle... No. Dla seniorów to jest też mega fajna sprawa. Tak, dlatego mówię, ta, wiesz, w połączeniu z tym robieniem na drutach, no to jest fantastyczne. I ona tu robi ten wzorek. Mega kurde, to wygląda. Fajnie. A ty sadzisz? A jeszcze mamy to, wykowanie, Gosia. Tak, ale my nie mamy chyba żadnych owoców. Zrobiłeś już? O kuźwa, ile on tego nasadził. Podlej wszystko. Ej, nawozy, można to jeszcze nawieźć teraz? Nie. Nie, teraz nie da się. A, ma zbyt niski poziom. Dobra, widzisz. No to będziemy rozwijać. Spoko. Czyli tak to wygląda. Też trzeba chyba je podlać, te co a już rosną. A tu? Zarządzaj rybami w stawie? A tu już są rzucone, widzisz, rybki. Takie można tu wyłowić. A baw się w wodzie, jak to wygląda. Ej, pokaż te żółwie, bo nie widziałam właśnie. Wylego jest. Fajny, nie? On tak czasem właśnie wchodzi na tę kłodę. Mega to wygląda. W ogóle te jeziorka są piękne. Naprawdę są mega fajne. O! Podlał. Przyjmij dostawę. Chodź, moja droga. On, wiesz co, chyba jakieś roślinki będą mu tam coś przeszkadzać, żeby się bawił w tej wodzie. Mówisz? Albo krzaczki, albo kakuszki. Koda. Halo, przyjmij dostawę. Ona skończyła tamten? A szukaj żab też? Też. Kurde. Ciekawe czemu? Przecież tu jest dużo miejsca, zobacz. No jest. Chyba, że jakoś za głęboko, czy coś może? Albo ta trawa, co jest położona na tym, wiesz? Kościa? Czekaj, zobaczymy zaraz. Która myślisz? Ta zielona. Ta? No, nie zajmuje to dużo miejsca zbyt, chociaż czy ja wiem. Czekaj, mogę to przesunąć? A może to wezmę, tu trochę też przesunę. O, przesuwaj. Tak, przesuń to w tamtą stronę. No bo ja ciekawe, nie wiem. Czy teraz zejdzie. I tu jest jeszcze jakaś trawa. No, widzę to. Damy to na razie tu. No, zobacz. No teraz to masz tyle miejsca, kuźwa. Baw się. Baw się. Jak jest tym chlebem tam? Ej, ten zostawił zakupy.
rozpakuj. Rozpakuj, no. Ej, no nie może ty. Mm. Nie wiem, czy nie jest na przykład za głęboko. Tak, albo coś to takiego. Samo chciałam powiedzieć, może jest za tu... Włożyła wszystkie do lodówki. A, czyli tak to jest. No nic, ale chodź zobaczymy, słuchaj, gotuj razem, bo ja jestem mega ciekawa, jak to wygląda. A mają miejsca tyle, słuchaj, bo to przy jednym blacie tylko będą gotować. No zobaczymy, zobaczymy. Chleb, wystawmy się do niej. A ty ten chleb mleczny. Ej, nie, Yorkshire. Poczekaj, zobaczmy. Ser. No to dawaj ten ser. Ser ja bym zrobiła, Asia. No, ja też. A w ogóle zjadłam taki kurde, taki pieczony camembert w piekarni. Nie lubię. Też. Ona jeszcze by chciała, żeby skończyła ten krzyżyk. A że się ten haft. Ona go gdzieś tam zostawiła. No halo, czemu ty nie idziesz? Ej, nie wiem właśnie. Albo on jej przeszkadza, albo no, mają za mało miejsca. Nie... Słuchaj, jak będzie potrzebne miejsce na dwie, to po prostu tą wyspę im wysprzątamy i tak będą mieli tam miejsce, nie? No i co? Ej, on sobie wziął żabkę. Czekaj, bo ona chyba dojdzie. Moment. Aha, tak, bo on wziął jedzenie i ona chyba czeka za nim. Widzisz? A ty musisz ryć. Chleb mleczny sobie wziął. Tak. Pozmywaj, idzie do łazienki to umyć chyba, wiesz? A, no tak, bo a nie, idzie jej pieprznąć to na stolik, żeby sobie później pozmywał. No i co teraz? Nie wiem, czy kurde, nie... ciekawe, czy nie potrzebuje. Słuchaj, wiesz, jeszcze ja bym raz. To chyba usunęła tak? Z tej wyspy. No dobra, spróbujmy. A mogą na wyspie gotować? Ej, chyba tak, tak. Tak, bo to jest normalnie jako blat. Faktycznie nie mają chyba... No, nie wiem, czy właśnie nie jest potrzebny dwa jakby blaty. To ale zobaczymy. Nie mam... To zobaczymy. To jeszcze raz chodźcie. Co? Piecz. Chciałyśmy piec? A czemu nie ma gotuj z już? Co? A daj na nią. Bo to nie robiliśmy, ale kurde... Aha, bo, a, bo ona ma jeszcze. To czekaj, dobra. Jeszcze raz moja droga. Gotuj z nim i dawaj. Syry. Ser. Teraz się idzie? Ruszycie? Ej. Co się stało? Nie, no co się spsuło. Słuchajcie, nie wiemy o co chodzi, nie mogą razem gotować. Ja nie wiem, czy my coś tu mamy źle ułożone. No nie wiem. Ale dałyśmy jej, żeby zrobiła ser, po prostu. Ale nawet wyciągnęłyśmy zwykłe takie szafki na dwór, słuchajcie, dwie połączyłyśmy. Nic, nie ruszają, po prostu nic nie robią. No. A ona może ser sama zrobić, nie wiem. Też właśnie nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Ej, a nie, Gosia, a to nie jest tak, że ten... No bo ser to ona tylko to wlała i tyle. A to nie musi być coś takiego... Zatrzymaj na chwilę, to nie musi być coś takiego, żeby to do miski wrzucić, te jajko pomieszać, bo ten ser to ona tylko wzięła, to mleko do garnka wlała. Hmm. A jakby im dać na przykład... żeby upiekli białe ciasto. Myślisz? A weź sprawdź tylko jeszcze, a to wrzuć do lodówki ten ser, bo teraz zajmuje blat zaś. Bo w białe ciasto chyba to się więcej tam robi, nie? Nie jedz. Gotuj z... Ja wziąłem gotuj chyba. Mhm. Gotuj z i chyba białe ciasto się robi tak dłużej, że tam coś wrzucasz i ten... Tak, bo oni tak się kąpie. No właśnie, ale powiem ci, że ten, że to w ogóle nie powinno być w takim razie dostępne. No właśnie, więc to też mi się wydaje, że chyba nie. Ty mógłbyś... Wyłaź już z tej wody. Bo my musimy sprawdzić. Uwaga. Ja chyba chciała być... Tak, widzisz, to musi być chyba coś takiego, żeby właśnie... Ale tak to działa! Ale... Ja myślałam, że jakoś razem. Ale poczekaj, bo może to... No zobaczymy. Ej, ale to w takim razie to jest bez sensu, bo to powinno być dostępne. Ej, też tak myślę. Chyba, że my coś źle robimy, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Musimy to jeszcze sprawdzić. Ej, uwaga, no razem niby. Coś tu mają, że niby razem robią, tylko później to może połączą? Ciekawe. Ale bez sensu, no bo właśnie tak, wiesz, ona ten ser tylko do tego garnka i tyle, a to chyba musi coś, że w misce. Ale po co to jest dostępne? W takim razie powinny być tylko te dania, które możesz zrobić razem. Wiecie co, ale nie gadajcie, bo ja chcę zobaczyć. Gotujcie tylko, razem się nie odzywajcie do siebie. No, bo już kurde, ej, musimy tak kończyć. Oni to połączą. Aha. No i niby tak oni to połączyli razem. Powiem wam,
Średnio to wygląda, ale mówię, musiałbyśmy jeszcze to gdzieś zobaczyć, czy my to dobrze robimy i czy to na pewno Na tak trailerze jest. Gosia, jak ta piekła coś tam z tym dzieckiem, to tak fajnie wyglądało, że ona coś tam te jajka wbijała, tak. Nie? Coś tam... Ja nie wiem. Dobra, idź sobie, skorzystaj, ty sobie zjedz. A my, mówię... A musiałbyśmy w tej lodówce są warzywa takie, widziałaś? No. Musiałobyśmy się to sprawdzić i zobaczymy. Ale słuchajcie, ja myślę, że na pierwszy odcinek to w zupełności wystarczy, bo już i tak jest długo. Nie myślę, że tu się coś da z tym, ale się nie da. Weźmiemy sobie jeszcze pieska, kotka, pójdziemy oczywiście do miasta zobaczyć i tak dalej. Zobaczymy w ogóle właśnie, bo tutaj są jeszcze te, nie? O, no, tu musimy na te. Tylko musielibyśmy wyhodować, kurde. Te łone, te, słuchajcie, bakłażany. Festiwale. Jarmarki. Jarmarki. Także zobaczymy. Jak na razie powiem wam, że pięknie to wszystko wygląda. O, patrz, ale tu. Ej, myśmy zapomniały o tym. Patrz, ale poszły spać. A ta łazi. Kurde. A bo musiałbyś. Nie, łazi. On by musiał zrobić to, wiesz co? Nie wiem. Te śpią. Miesz, kurczę, zbierz w kurniku snujące się kurczaki. No to weź to kliknij. Ale w kurniku. No, o kliknij. Bo to chyba chodzi, że... Właśnie nie wiem, czy to o to chodzi, ci powiem. To jest ona, nie? Ta. No zobaczymy, słuchajcie, czy to o to chodzi. No, ale tak to wszyscy śpią. Słuchajcie, później na pewno będziemy się przeprowadzać do większego domu. I weźmiemy sobie też oczywiście lamę wtedy na pewno. Ale tak. Na początek... Ja wołam ją chyba. No idź! Pep! Można ją ten nazwać. Patrzcie, oni się przybrali w te takie te ciepłe stroje, a też mają nie takie urocze. No. Ej, nie chcę iść. To ja nie wiem, o co chodzi, to idźcie w te... A, teraz się nie da, bo tam jest krowa. Chciałam iść, to jest Barabara. Idźcie, Barabara! Nie, bo Barabara, krowa śpi. A to patrz, to te zwierzęta same wchodzą. No nie wszystkie, tak. Ale większość. Nie wiem, czemu ta... A może się tu ileś mieści? Ale nie, no to bo na osób. Nie, to by nie można... Tak, było... pojemność kurnika. A jest, no to jeszcze... Powinna wejść, no nie wiem. Ona coś nie chce. Dobra, słuchajcie, kończymy. Mamy nadzieję, że wam się podobało, że lubicie słuchać naszego paplania, bo tak, tak zawsze jest. No i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku już jutro. Popatki. Pa, pa.